Maria Duszka, matka. Na sali szpitalnej, między kolejnymi kroplówkami, narkozami, trepanacjami głowy, codziennie około 3 po południu prosisz, abym sprawdziła, czy obiad już się ugotował. Bo niedługo chłopcy wrócą ze szkoły. Pytam, gdzie on się gotuje? No tam. Odpowiadasz, wskazując głową w kierunku korytarza, na którym leżą inni chorzy oczekujący na swoje operacje. W świadomości zostały ci już tylko nasze twarze i imiona. I myśli, że jak co dzień, przez ostatnie 40 lat gotujesz dla nas obiad. Czytała Dorota Górczyńska-Baciek.